Cześć. Znowu spotykamy się w naszych refleksjach. Jutro lany poniedziałek, pamiętajcie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś o tej sytuacji, która panuje. Ja wam powiem, w latach 80. pojechałem do Republiki Federalnej Niemiec i mój ojczym powiedział, wtedy pamiętam, AIDS panowało. Mój ojczym powiedział mi coś takiego, że mówi, Wiesiek, to jest choroba od Boga. Nie. No wiadomo, w jakim środowisku te AIDS zbierało swoje żniwo. Nie. Środowisko narkomanów i homoseksualistów. Nie. Słuchajcie, i wielu z moich takich kolegów bardzo światłych już odeszło, ale ktoś mnie powiedział właśnie o tej sytuacji. Mówi, przypatrz się temu lepiej. Nie? I ja wam powiem teraz, takie są, ponieważ chodzę na Jordanek tam ćwiczyć na tych przyrządach dla seniorów, tam nieraz słyszę rozmowy tych seniorów, a ja to jestem, mam AstraZeneca, a ja to Pfizer, a ja to Moderna i tak dalej, i tak dalej. Robi się jakaś hierarchia. Nie mam na ten temat zdania. Natomiast ta sytuacja, ta co była, że najpierw mówili mi, że tam szczepionkę będę miał 27 kwietnia, teraz napisali, że 15. Teraz podobno znowu się to zmieni, nie wiem. Nagle zobaczyłem, że uruchomiło mnie się myślenie. Będzie tak jak będzie, zaszczepią mnie, czy mnie zaszczepią. Nie? Nigdy w swoim młodym życiu, kiedy można było wszystko cenić, nie szanowałem tego życia i teraz tak naprawdę, kiedy jestem człowiekiem rozwiniętym duchowo i zdaję sobie, kiedyś nie myślałem o tym w ogóle, co jest po śmierci, nie? Nie interesowało mnie to. Ważne było tylko to, co jest tu i teraz. Teraz natomiast zastanawiam się, nie? I wierzę w to, że coś tam jest. I jest to coś takiego, co żaden ludzki umysł nie jest w stanie pojąć. Tak jak jest to napisane w Piśmie Świętym. Nie? Czyli przestałem walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. Nie? I obserwuję to, co w czasie tej pandemii dzieje się z wieloma ludźmi i niektóre osoby zmieniły się. Zaczęły dostrzegać prawdziwe wartości w tym życiu. Czyli co przede wszystkim? Zdrowie. Nie? Druga rzecz. Przyjaźń. Rodzinę. Wiecie, to jest pomimo tego, że staramy się jak najbardziej być oddaleni od siebie, nie? Wręcz się boimy, to jednak potrzebujemy tej bliskości. Czujemy, jakie to jest ważne. Czyli każda sytuacja, już nie mówię o tym, że kiedyś były takie pandemie, każda sytuacja jest po coś. Zastanów się, co tobie dała ta sytuacja? Nie? Czy tylko negatywy, czy jakieś pozytywy?
Najlepszego poniedziałku, drugiego dnia świąt. Cześć.